Halo, halo, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj obgadamy tą właśnie drugą zimę kryptowalut. Czemu tak w ogóle spadło? Czemu są takie spadki? Co jest tego powodem? Tak, Ukraina, tam takie rzeczy, Rosja i Fedsy w Stanach, tak? Ale o co tutaj chodzi? Czemu jest taka druga zima? Ta zima była oczekiwana, tak? Widzieliśmy, że może spaść paręnaście procent w dół, tak? Były bardzo te Fedsy w Stanach też kombinowały tam parę takich spraw, tak? Regulowały. Nawet tutaj widać, że nawet Witalik tutaj już kurde powiedział, że będzie zima druga, tak, kryptowalut. Witaj, to ten cały boss Ethereum jest. Ale czemu ten? Taka jest właśnie zima, to już wam mówię. Patrzę, Biden, tak? Biden chce zrobić za tydzień czasu takie ala zebranie, tak? I tutaj ludzie myślą, ale zebranie, co to już ten? Bo zebranie już miało być w tamtym tygodniu, tak? Też było, ale tam nie obgadali aż tyle dobrych rzeczy o kryptowalutach, jakich powinni obgadać, tak? Czy złych? Bo przeważnie o złych gadają. Ale co to się właśnie, o co tutaj właśnie chodzi, tak? On tutaj chce zrobić takie ala zebranie pod tym względem, żeby edukować się pod względem kryptowalut. Chce zrobić, żeby jego agencje i ci jego pracownicy po prostu prześwietlili te kryptowaluty, nauczyli się, wyciągnęli z tego wnioski, tak? I tu na dole jest napisane, że mają na to, patrzcie, od 180 do 545 dni, żeby złożyć ten właśnie raport, tak? To się nie zrobi z dnia na dzień. Tu też chodzi o bezpieczeństwo, o regulację. Taka regulacja musi nastąpić w świecie kryptowalut z ich strony, tak? A spadki są zawsze, jak jest coś regulowane, tak? Bo jest strach, to już wiadomo. Ale czemu też oni właśnie trąbią o tych właśnie kryptowalutach, tak? Bo też chcą swojego cyfrowego dolara zrobić. Tutaj jest napisane, tak? Też tak samo jak i ten yuan w Chinach, tak? Tak samo jak ten w Indiach też waluta ich, tak? Też takie coś właśnie robią. Też oni chcą te zrobić, tak? Dlatego też studiują i chcą zanim kurde podać jakiś ten uregulowanie, to chcą wiedzieć na 100% co robić, tak? A dlaczego też? Ja już wam mówię też dlaczego. Ponieważ te skurczybyki tłumaczą, że ten dolar jest w ogóle cyfrowy, jest zajebisty w ogóle, zawsze go promują, tak? Tak, ale reklama robi, tak? Jak coś tam krypto upada w dół, bo coś widzą ten, to zawsze wpieprzają tego dolara cyfrowego, tak? Że nie on taki zajebisty jest i on taki i tyle robi transakcji, tutaj jest ten, gdzie to jest? O, że robi 1,7 miliona kurde, transakcji na sekundę, nie? Taki będzie zajebisty, no ale no, moim zdaniem, że no co to jest cyfrowy dolar, czy cyfrowe euro, czy cyfrowa kurde złotówka, no? Mamy karty magnetyczne, mamy kasę w banku, tam są dla mnie cyfrowe dolary, albo cyfrowe euro, albo cyfrowe jakieś tam inne, tak? Idę sobie, kupuję na online, no czym płacę? Wkładam, kurde, swoje monety, kurde, w ten, w komputer? Nie, kartą, wpisuję numery, płacę kartą za jakieś tam zakupy, tak? I moim zdaniem to już jest taka cyfrowa, kurde, waluta, tak? Ale też oni tutaj regulują bezpieczeństwo, tak? Robię taki właśnie unit i ten unit będzie właśnie chronił tych ludzi i te portfele, takie jak MetaMask, czy tam inne, tak? Przed tymi złodziejami, tak? A jak oni kradną to właśnie kryptowaluty też, to też żeby się nie czuli bezkarni. Tak samo chodzi o te cyber właśnie przestępstwa, jak i pranie pieniędzy, tak? I oni tu specjalnie taki unit wyskoczył, tak? Tak samo jak i kiedyś rok temu wyskoczyła ta policja, wojsko w kosmosie dali, tak? To jest samo coś takiego jak tutaj, tak? Dobra, jedziemy dalej, tutaj jest dalej ten, patrzcie, a to wam wcześniej mówiłem, tak? Czemu oni tam regulują tego właśnie, te krypto, tak? Czemu właśnie przestać tak trąbić i regulować te krypto tak bardzo, tylko że dali sobie czas na studiowanie tego krypto, tak? Czemu? Ponieważ Fedsy, czyli Amerykanie, rząd ma 3,6 biliona dolarów w Bitcoincie. Przez te właśnie haka z tego Bitfinex, tak? Co tam to parę złapali, tam oni tam chcieli wprać kasę, tak? I oni mają trzymać tyle pieniędzy. I teraz to jest właśnie oczywiste, że teraz oni się zastanawiają, o co tu zrobić z tym, się nauczymy, damy sobie pół roku półtora roku i zobaczymy, co będzie, tak? No to widzicie, macie teraz powód, tak? Cyfrowego dolara plus te właśnie 3,6 biliona Bitcoina trzymają skurczybyki, tak? Tutaj jest napisane, że rządowi nie mogą kupywać żadnych akcji, obligacji czy kryptowalut, tak? To też jest dobra jazda, ponieważ to też zmniejszy tą manipulację na rynku, tak? Bo wiadomo, ci przy korycie to zawsze mają więcej do powiedzenia, zawsze się oni wiedzą więcej niż my wiemy, tak? Też pewnie będą kombinowali, ale już pewnie będzie to nielegalne i będzie się bardziej kurde bali. Jedziemy dalej. Taki bilioner jak Charlie, kurde,
pierdnął ostatnio w media, kurde, że kryptowaluty to są w ogóle masakra, że Chiny on, kurde, popiera, tak? I że to jest ten disease, że to jest choroba, tak? Że powinna być dawno temu wyplemiona ta choroba, nie powinny, krypto byłyby zbanowane, tak? A ten gość prawie ma 100 lat, przedupasz Warrena Buffetta, tak? I tam takie rzeczy. I to w ogóle jest dla mnie żart, tylko tyle wam powiem. Gość jest w ogóle stary gość i może już pomału jego zasady i jego techniki wymierają, tak? Tak samo jak kiedyś. Jeździło się na koniu, to się jedzie samochodem, tak? Tutaj patrzcie, jazda, tak? No wiadomo, z tymi kurwa ruskimi, z tymi, co Ukrainą, to taki jest problem. Z tymi walutami też idzie właśnie w dół akcja, tak? Przez to właśnie wojnę, tak? Tutaj Putin przymanipulował oczywiście. Powiedział, że bierze, kurde, te trupy swoje, czyli wojska, kurde, z Ukrainy, on bierze z powrotem. Krypto poszło w ogóle 10%, tak? Później tam trąbi tak samo, wiecie, że to, że Bitcoin będzie ten legalizował, że będzie kopanie, tak, też poszło w górę. To może on sam manipuluje tym rynkiem, to kupuje i sprzedaje. I właśnie ten właśnie pieniądze idą na cele wojny. Rozumiecie? Bo to jest bardzo łatwo takim krajem przemanipulować. Pierdnie w wiadomościach troszeczkę, tam to stuknie w klawiaturę, tak? Czy tam coś w tych mediach i już akcje idą w górę. Może on to właśnie sobie wojnę, kurde, sponsoruje z kurczybyk, tak? Nie podoba mi się właśnie te poczynania ich, tak? I też to taka jest jazda, że w ogóle ten konflikt jest coraz bardziej, kurde, się eskaluje, tak? Czyli idzie, kurde, w górę, tak? I tutaj już Amerykanie powiedzieli, żeby wszyscy, kurde, Amerykanie wyjechali z Ukrainy już w ogóle. I że tu będzie wojna praktycznie już jest za, kurde, pasem, tak? I tutaj jest straszny, kurde, problem. I też tutaj właśnie, jak tutaj mówiłem wcześniej, coś zalegalizowali tutaj Bitcoin, ten sam i Ukraina też zalegalizowała, tak, że chce transakcje mieć, nie wiem, taki kraj, on trzeba zalegalizować, żeby brać te właśnie całe, kurde, zapomogi właśnie w kryptowalutach, tak, jak tam oni na nie sankcje położą, czy coś, tak, to samo zrobiła Rosja, tak, no kopanie, bo też Rosja wie, że jak pieprznie, kurde, bombkę tam, kurde, w Ukrainie, to może być na nie sankcje, tak, to co oni, kurde, zrobili. Legalny Bitcoin, legalne kopanie, to będą kopali kryptowaluty, może te sankcje będą troszkę, wiecie, kasę zarabiali, tak? Może te sankcje się ubezpieczają, tak? Skurczybyki, tak? I tutaj tak samo, że w Rosji to tak samo, że chcą tego właśnie też rubla zrobić cyfrowego, tak? To samo coś podobne na, kurde, standard tego, kurde, Chin, Ameryki, tak? I Indii, tak? I tu też jest straszna manipulacja od banków centralnych do Putina, tak? Mieszają jak, kurde, cygan słońcem, tak? No to już nieważne. Tutaj jest dobre, już mówimy, już przyznam o tej wojnie, mówię, bo mi się zrobi przykro, tak? Ukrainy, nie to, że jestem fanem Ukrainy, ale wojny też jest tak przykro mówić o wojnie. Sama grana przeważnie, tak? To wie coś o czymś, teraz już są dobre wiadomości, już złe się skoczyły. Jedziemy coś dobrego, patrzcie tutaj. Witherspoon pani, tak? Reese Witherspoon dała w ogóle takie coś, że będzie na tym właśnie NFTs i na blockchain oczywiście Ethereum jest plan, żeby właśnie sfilmować film i seriale, tak? To też będzie właśnie dobra jazda, jak się zrobi serial czy film względem NFTs, to może to właśnie w tym serialu, czy w tym filmie będą te właśnie NFTs pokazane, tak? I to już jest dobra jazda. Jedziemy dalej. Tutaj w ogóle XRP, tak? Jest w ogóle akumulacja, te whales'y akumulują dużo pieniędzy, czyli kupują dużo XRP, tak? Właśnie od końca tamtego roku. I tu już jest ponad 700 milionów XRP go zakumulował, tak? Kupując, kupuje i kupuje cały czas, tak? No może wierzy to, że to wygrał właśnie w tą wojnę z SEC, czyli ten sprawę sądową, tak? I tutaj może jest jakaś szansa. No ja oczywiście wam powiem szczerze, że to jest duże ryzyko, nie wiadomo co oni zrobią, no to może wieloryb wie o co chodzi, może, no ale nas to nie wiadomo, może on ma kasę, a my nie mamy, to dla niego stracić 700 milionów, ale nas stracić, kurde, 700 zł to jest dużo, tak? Dobra, idziemy dalej. Tutaj właśnie trąbią, że Ethereum spadnie do 1700, kurde, za tego, za jeden, tak, że tu idzie zima, tak, to wczoraj trąbili. Sam jaki Vitalik też powiedział, że może spaść, tak, tam takie rzeczy, już nie będziemy o tym pieprzyli. Tutaj w ogóle też jest Morgan Stanley, tak, w ogóle mówi, że Ethereum w ogóle upadnie do Solany i do Cardano, tak. No dobra, to zobaczymy, tak, do Solany i do Cardano, to mamy ten. Zobaczymy, ile upadło w ciągu miesiąca Solana i Cardano. Tak, no upadnie, patrzcie. Solana 30% upada na ryj. Cardano 20% na ryj. Ethereum 5%, tak? I tu też pokazuje troszeczkę to, że
Ethereum stoi mocno, tak? Ale czemu stoi mocno? Ponieważ każdy metaverse, każdy ten token są na blockchainie Ethereum. Przecież to się nie wyprze tak, że Ethereum zaraz będzie wyprze ci Solana i Cardano Ethereum, tak? Musi się jakoś, nie wiem, nowe metaversy otworzyć, czy nowe jakieś tokeny na tych właśnie ich ekosystemach, żeby właśnie zrobić konkurencję przeciwko Ethereum. Plus Solana się skraszowała tam troszeczkę, Ethereum upadł na ryj, ludzie przestali ufać, tak, tego właśnie, tego proof of stake, tego trzymania na Ethereum, tak, na Cardano, sorry, a Ethereum idzie cały czas w górę. Też musimy o tym pamiętać, że 80% Ethereum to są korporacyjne transakcje. To czyli duże firmy i korporacje wolą robić Ethereum. Dlatego mówię, o, ale gas fees jest drogie, opłaty Ethereum są bardzo drogie, tak? Są drogie dlatego, że Ethereum blockchain jest używany bardzo często, tak? I przez te opłaty robi sobie miejsce na blockchain, żeby tam włożyć właśnie swoją transakcję. Dlatego te opłaty są właśnie takie drogie, tak? Teraz opłaty są dla Solana i Cardano tanie, ale może jak się zrobi tyle transakcji jak i na Ethereum, to może aż takie tanie one nie będą, tak? No zobaczymy, no może pieprzę głupota, ale mi się wydaje, że może tam sensu trochę zrobiłem. A tutaj jest taka jazda, też no mówię ten, tak? A co to jest w ogóle ten Morgan Stanley, tak? To jest amerykański investment bank, tak? I on tak właśnie pierdnął ten investment bank w takim właśnie zrobił, tak? Że tutaj niby Ethereum pójdzie w cholerę i wyprze. Ale patrzcie teraz tutaj. JP Morgan to też jest bank, zrobił, chce zrobić, widzi szansę zarobienia innego triliona dolców, bo otworzył cyfrowy bank w metaversie Decentraland. No to jest w ogóle paradoks, tak? Coś o pozytywnego, tak? Ten jeden bank mówi, że Ethereum pójdzie na ryj, a drugi JP Morgan otwiera na blockchainie Ethereum w metaversie, tak? Cyfrowy bank w Decentraland, tak? I tutaj jest też jazda, no, widzicie, jeden bank tak, a drugi tak, tak? W Hiszpanii też bank się zgodził na kryptowaluty, tak? Banki pomału zaczynają akceptować, tak? Miejmy nadzieję. Tutaj Finder Pool, tak? Takie pool, takie tam się zbierały się z Stake of Proof, tak? Mówię, że Cardano pójdzie do $58 za 8 lat. No ja, słuchajcie, ja Cardano na pewno będę miał za 8 lat. Na pewno będę trzymał Cardano do tej pory, na pewno. To jak będę trzymał, to wam powiem, czy jest prawda, czy nie. Tak? Teraz Cardano stoi poniżej $1, tak? No upadł na ryj ostro, stało w tamtym roku $3. To spadło ile? 60% w dół, tak? W skali pół roku, tak? No to zawiedliśmy się ostro, tak? Wszyscy wybrali Cardano i uciekli do Shiba Inu czy do Dogecoin, tak? Bo tam Dogecoin troszeczkę skoczyło w górę, tak? Nie widzicie, tutaj taka jest troszeczkę pieprzenie, może głupo, tak? Ale no kto to wie, no może ma rację gość, no zobaczymy. No mam nadzieję, że ma rację, bo też mam Cardano, tak? Nie, mam tak troszeczkę, nie powiem ile. Nie powiem ile. Nieważne, powiem, pokażę wam któregoś dnia, żartuję sobie. Dzisiaj mam dobry humor. Ty, patrzcie, tutaj ty! Francis Naganu, kurde, ten! Jak ktoś ogląda UFC, to wie, o czym mówię, się nie tutaj podnieca UFC, bo to nie jest kanał na UFC. Tutaj w ogóle UFC zaczyna robić NFTs. Tak? I NFL, czyli rugby, tak? Na platformie. I tutaj właśnie rekord już się pobił. I tutaj właśnie idzie właśnie UFC w stronę właśnie metaversu. Chcą robić walki w metaversie. I teraz właśnie widzę, że biorą się za NFTs. I to wszystko oczywiście jest na blockchainie Ethereum. Także, tak? I to są bardzo dobre wiadomości, tak? Dla Ethereum, dla adopcji w ogóle NFTs i kryptowalut w sporcie, tak? A jak coś się w sporcie zaadoptuje, to wiadomo, no meme, końce czy coś, tokeny, najbardziej miało jakiś robić sens w sportach, tak? No nie wiem, może tak, może nie. No zobaczymy, no to wszystko. Życzę wam miłego dnia, ziomale. Powodzenia, miłego inwestowania, nie panikować, diamentowe ręce, nic się jeszcze nie dzieje takiego złego. Jak ktoś kupi, to nie sprzedawać na minusie, pamiętajcie. No chyba, że nie masz na opłaty prądu i żarcie już ci się skończyło i nie masz co innego. No tyle, żeby sobie chleb kupić. Ale trzymaj twardo, nie poddawaj się. Taka się nazywa diamentowe ręce, to znaczy, że trzymać bez stresu, nie poddawać się, nie patrzeć nawet na straty, tylko trzymać na długoterminowo. Tak, diamentowe ręce, na razie, powodzenia. Życzę wszystkiego wam najlepszego. Yo, motherfucker.